Jestem Gracen Wyroślach, mam 25 lat i trenuję w klubie Giełdę Team Piła. Moja przygoda ze sportami walki zaczęła się w momencie, kiedy miałem 10 lat. Zaczynałem od judo, tam udało mi się zdobyć czarny pas. Tak naprawdę trenowałem 10 lat, aktualnie trenuję MMA od 5 lat. Na koncie amatorskich walk mam 24 wygrane i 2 przegrane. Udało mi się zdobyć 3 medale Mistrzostw Polski, są to złote medale. Moja amatorska droga była ciężka z tego względu, że przeszedłem 2 poważne kontuzje, które wykluczyły mnie na dłuższy okres. No i po odniesionych kontuzjach postanowiłem, że to jest czas właśnie na zawodowstwo. W zeszłym miesiącu miałem 2 walkę zawodową. Była to gala Babylon MMA, która odbyła się 28 stycznia w Skierniewicach. Bardzo się cieszę, że mogę na niej zadebiutować, ponieważ jest to jedna z największych gal w Polsce. Myślę, że aktualnie 3. w rankingu. Błyskawiczny ten prawy Wyroślaka i mamy pierwszą akcję parterową. Wyroślak świetnie się wkręcił w tą gilotynę. Ostatnia walka nie przebiegła po mojej myśli. Mimo tego, że pierwsza runda była naprawdę dobra, po prostu za bardzo chciałem wygrać i za dużo sił włożyłem w tą pierwszą rundę. Przez 15 lat mieszkałem w Szydłowie, edukowałem się również w szkole w Szydłowie, tak więc powiedzmy, że mam cały czas jakby kontakt z tą gminą i przede wszystkim rodziców i brata mam, także cały czas ich odwiedzam. Wspominam bardzo dobrze. Mam taki fajny przykład, gdzie przeniosłem się z jednej szkoły właśnie do Szydłowa i tam bardzo dobrze mnie przyjęli. Zawsze mogę liczyć na wsparcie z gminy Szydłowo, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe. Co roku jakby jestem wynagradzany przez wójta gminy Szydłowo za wybitne osiągnięcia sportowe. Nazywam się Gracjan Wyroślak i pochodzę z gminy Szydłowo.